Pająk i muchy. Pająk na stare lata był ślepy i głuchy, nie mogąc tedy złapać ani jednej muchy. Z anten swej pajęczyny obwieścił orędzie, że zmienił się i odtąd muchy zjadać nie będzie. Że pragnąłby swe życie wypełnić czymś wzniosłym i zająć się, jak inni, uczciwym rzemiosłem, a więc po prostu szewstwem. Zaś na dowód skruchy postanowił za darmo obudzić wszystkie muchy. Niech śmiało przybywają i młode, i stare, a on szewskim zwyczajem zdejmie każdej miarę. Muchy, słysząc o takiej poprawie pająka, przyleciały i jeły pchać się do ogonka. Podstawiają więc nóżki i wesoło brzęczą, a pająk je okręca swą nitką pajęczą. Niby mierzy dokładnie, gdzie stopa, gdzie pięta, a tymczasem wciąż mocniej głupie muchy pęta. Muchy patrzą i widzą, że wpadły w pułapkę. Pająk zaś, który dawno miał już na nie chrapkę, pogłaskał się po brzuchu i zjadł obiad suty. Odtąd mówi się u nas uszyć komuś buty.